Kiedy pytają mnie, czy dziewczęta i chłopcy, to jest zdjęcie, a raczej zrzut ekranu, czy tam zrzut z 2020 roku, kiedy byłem pierwszy w grupie entuzjast. I pytanie ostatnio często od klientów, którzy dostawali ode mnie jakieś ciekawe stacje: kiedy pan, panie Piotrze, albo kiedy Piotrek, będziesz próbował znowu wejść na pierwsze miejsce na świecie w entuzjastach? Nie będę. Dlaczego nie będę? To jest prosta sprawa. W rzeczywistości w tym momencie Havobot to jest tak naprawdę świątynia zabawy dla chłodzeń ekstremalnych i dla grupy elit. Jest to w tej chwili, tych zmian było kilka w przeciągu lat i te w tym momencie zmiany to są zmiany tylko i wyłącznie na stronę tak naprawdę ludzi, którzy działają na sprzętach z chłodzeniem ekstremalnym. Czemu? To są generalne zasady. Tu mamy grupę entuzjast, czyli moją, czyli ambient cooling, czyli mówimy chłodzenie woda-powietrze. No a tu mamy jeszcze trzy grupy nad nami. Tu oni mogą sobie w apprentice, to są ludzie, którzy zaczynają dopiero swoją zabawę z chłodzeniem poniżej zera. Tu są hobbystycznie, no ale to tak naprawdę bardzo często dobrze sponsorowana część, grupa overclockerów, którzy używają wszystkiego, co jest poniżej zera, łącznie z helem. No a tutaj jest też grupa elit. I my wszyscy jesteśmy punktowani tak samo. Wszyscy jesteśmy punktowani tak samo, według tych samych zasad. No więc w obecnym stanie rzeczy i w obecnym stanie rozwoju technologii, jak bardzo to ładnie zostało pokazane przez de facto Derbauera, na przykład ryzeny, chociaż nie tylko, ale na przykład ryzeny reagują na temperaturę w ten sposób, że wszystkie procesory ryzen mają globalny limit częstotliwości, który zależy od ich temperatury. I to wewnętrzny regulator tak naprawdę może sprawić, że wynik w benchmarku jest wyższy, nawet jak nie ruszyło się żadnych opcji. Nie trzeba ruszać, czegokolwiek zmieniać, tylko po prostu trzeba zmniejszyć temperaturę. Więc w tym momencie cała część benchmarków to jest poszukiwanie lepszego sampla i robienie testów, jak nisko temperaturowo można na danym krzemie zejść. No więc to się zupełnie mija z grupą entuzjast. I teraz to jest pierwsza sprawa. Ale jest też druga sprawa, czyli jest to sprawa punktów. I w tym momencie kwestia punktów jest rozegrana w ten sposób, że im bardziej popularny benchmark, tym teoretycznie więcej punktów można dostać. Tylko że te punkty nie różnią się mało, tylko te punkty różnią się dramatycznie. I w niektórych kategoriach te ilości punktów są w ogóle zupełnie niedostępne i bezsensowne. Jeśli popatrzymy na globalne ilości do globalnych benchmarków, no to widzimy, że do 25, w tej chwili do 25, wcześniej to było do 13, jeszcze wcześniej to było do 10, 10, potem 13, teraz już 25, żeby dostać 15 punktów. Do 25 subskrypcji, czyli do 25 przesłanych wyników, to jest 15 punktów za globalny wynik. No to jest nic. Przy czym z części benchmarków, które wcześniej miały na przykład punkty globalne, jak GPUP 32 biliony, nie ma już globalnych punktów. Zostały usunięte. Więc cała część rzeczy, w których można się ścigać, jeśli chodzi o konfiguracje wielokartowe i wieloprocesorowe, zostały ubite. Nie ma po prostu żadnego sensu wykonywanie tego. Więc to jest tylko tak naprawdę sztuka dla sztuki. Przy czym w momencie, kiedy dodaje się następne wyniki, to się okazało, że ja sobie w pewnym momencie dodałem masę wyników. Tutaj ostatnio Obscure Paradox tutaj jakby pierwszego przeskoczył mnie, tutaj wczoraj przeskoczył mnie Dogface,
Nie ma problemu. Dlaczego nie ma problemu? Bo to nie są nawet porządne punkty. Jeśli powiem wam, że za wsadzenie jednej karty 30, 80, 320 bit, za wsadzenie jednej karty dostaję 26 punktów hardware, będąc 20 na 88, albo dostaję 27 punktów w tym benchmarku, 17 w tym, 13 w tym. To jest bez sensu. Jeśli pokażę wam, że przy 4090, przy karcie 4090 można dostać de facto, mając bardzo nieszczególny wynik, bo to było robione na tufie i na tufie i na powietrzu jeszcze z Ryzenem. Nawet niekoniecznie kręconym specjalnie, bo po prostu na podwyższonych parametrach i dobrze ustawionych pamięciach. Zobaczcie. To jest 65 wynik na 90. To jest 51 punktów i 17 punktów hardware. Jeszcze raz. 6 punktów, bo tylko te punkty wchodzą do Havoc. 6 punktów. 6 punktów. 6 punktów. Są globalnie wyniki World Record 10 na przykład, tak? To jest World Record drugi. Ale zostały pousuwane z różnych benchmarków takie rzeczy, jak właśnie globalne punkty. I potem bijemy się tylko tak naprawdę w czym? Bijemy się w tym, kto ma lepszą próbkę, kto ma lepsze chłodzenie. Ale czego? No tylko de facto procesora, no bo pamięci damy radę schłodzić zawsze. Czyli jednym słowem, co? Czyli zawsze entuzjaści przegrają z Elite i Extreme i Apprentice. Okej, w porządku, no ale przecież możecie się ścigać między sobą. No ścigamy się między sobą. No i co to daje? W parametrach, które mamy, tak? I ścigaliśmy się między sobą. Ja wam powiem, że wcześniej ten benchmark to było 155 punktów. 4 karty. 4 karty. Przepraszam. 4 karty. To było 155 punktów. Globalnie w tej chwili nie ma za to punktów. Tutaj nie ma za to punktów. Są 4 punkty. Popatrzcie teraz na to. To był 28 kwietnia 2019. Wróćmy się jeszcze i pokażę wam, ile chłopakom zajęło. Stąd te karty. Tu. September. Sponsorowany. Dostał punkty? Dostał. To jest Elite. I wtedy on zepchnął mnie o ponad 40 punktów. Czemu? Gap. Ustawiona gap. Jeśli jest więcej niż ileś tam procent, to dostajesz dużo mniej punktów. Czego potrzebował OGS do tego, żeby ten? Potrzebował przełączki, wysunięcia kolejnej karty na zewnątrz i w ogóle. A mój to była jedna konstrukcja, ten. I tak się ścigamy. Cztery zasilacze kontra coś innego. Potem usuwane są globalne punkty z poszczególnych benchmarków. Zmieniają się kategorie, że tak powiem. No i koniec. I mamy takie se głupotki. Więc patrząc na to, żeby was poinformować, to jest rekord globalny 1 bilion pi. Jest zrobiony na 8 kartach. To będzie globalny rekord pi. 7 razy 40,90.
No ale okej. To jest Hall of Fame. Tu widzimy, tu było 400, będzie 250. To jest na czterech kartach, to jest na 8. Dużo droższych. No ale dobra. Tu mamy Obscure Paradox. W tej chwili mamy 10 sekund 463. To będzie rekord. Dziewięć, 313. Na 7 kartach, jedną kartę więcej. Na powietrzu, zamiast na wodzie. O co chodzi w ogóle z tym wszystkim? Dlaczego na przykład to zostało pobite w kwietniu, mamy sierpień, a wyniki są niedorzucone i gotowe? Widzicie, człowiek się umęczy. Zrobi konstrukcję, zamówi specjalne kable, wstawi cztery zasilacze, połączy cztery zasilacze umiejętnie, zamówi specjalne kable metrowe, które są na grubszych przewodach, podepnie to wszystko pod dwa UPS-y, które mają łącznie 5 kW, przy czym okaże się, że niewystarczające mimo wszystko dla 7 kart będzie puścić to na 5 kW w pełnym poborze mocy w overclockingu, bo zamknie UPS-y, więc robisz benchmarki, a potem się okazuje, że jak dodałeś swoje benchmarki na czterech kartach, to straciłeś punkty. Serio. Ja w związku z tym, że moje poprzednie benchmarki zostały zepchnięte w dół, straciłem jeszcze punkty na tym, że dodałem swoje wyniki dla czterech, trzech i dwóch kart. No i tak można mieć, że to najlepszy wynik, tak, najlepszy wynik, tak. No i co z tego? Można sobie pobijać te wyniki w nieskończoność. Natomiast w tym momencie system jest ustawiony pod to, żeby tam. Zresztą samo punktowanie że tak powiem, w HWPOcie coraz bardziej przypomina, że nawet globalne punkty nie są wcale za globalny wynik, tylko są za globalny wynik dla danego sprzętu i ilości. Co jednym słowem napędza znów jedynie tylko to, że najbardziej popularne benchmarki są najbardziej premiowane i niczego innego nie należy próbować robić. Czyli należy, jedynie jako overclocker masz po prostu, jeśli zwłaszcza jak wiesz, jak to coś regulować i bardzo szybko jesteś w stanie dojść do maksimów, tak? No to w tym momencie bierzesz i po prostu szukasz tylko najlepszej próbki. I to wszystko. Ja nie wiem, to jest bez sensu. To jest najlepszy entuzjasta na świecie. Więc tu szapoba, ten facet robi masę tych. Natomiast globalnie popatrzcie, to są globalne punkty. Globalne rekordy globalne. Facet ma 16 miejsce globalnie. To są moje rekordy. Ja mam 58 miejsce globalnie. No, mniej zdecydowanie mam, zwłaszcza srebrnych wyników. Natomiast, no, może by się nie oszukiwać, że to jest jak gdyby w tym momencie dalej punkty, że tak powiem, za popularność danego benchmarku. Więc jak coś jest oparte tylko na popularności benchmarku i tylko na próbce, a potem następnie jest oparte tylko na tym, jak dobrze możesz to schłodzić, przy czym to jest promowanie tylko i wyłącznie grupy, w tym momencie grupy Extreme, Apprentice i Elite. I to wszystko. Nie ma tu nic innego. Dla mojej widowni w języku polskim to powiem wprost. Były dwie zmiany w HWBocie. Dwie zmiany punktowań. Pierwsza była, w której się zbliżyłem ja i jeszcze jeden overclocker. Zbliżyliśmy się za bardzo do miejsc pierwszych z globalnymi wynikami.
Więc zmieniła się punktacja i stwierdzili chłopcy na górze, że muszą zmienić sposób punktowania, bo no, tu entuzjaści im zaczynają wchodzić, bo globalne rekordy zaczynają bić sprzętami serwerowymi. No, tylko że trzeba było wiedzieć, jak te sprzęty serwerowe ustawić, bo cała ogromna różnica polegała na tym, jak ustawiło się pamięć do danych benchmarków. No, tutaj nie było łatwo, że tak powiem, dorównać zwykłym sprzętem. Ok, zmienili system punktacji. Potem, jak mówię, z 10 wymaganych benchmarków do tego, żeby dostać pełną pulę punktów za dany benchmark, czyli 165 punktów, czy 169 punktów, to się zmieniło na schodki, na threshold, ten, który wam pokazywałem, tak? Po kolei. Nie ma już, że od 10 subskrypcji. Nie ma już, że od, nie wiem, 13 subskrypcji. Jest 25 subskrypcji, 15 punktów, 51 subskrypcji, 30 punktów. Cała część serwerowych benchmarków została zmieciona. Tak. Konkretnie. Przestały mieć po prostu sens. Ile osób spróbuje coś zrobić na 2696V4? Kilka? Wszystkie te benchmarki zostały zaorane. W prosty sposób udupili całą masę punktów ludziom, którzy ten. Czy ci entuzjaści, czy. No, po prostu nie chce nam się w tym momencie. Nie będziemy testować serwerówek w innych zastosowaniach niż pewnie wiele kart graficznych, tylko po to, żeby pokazać, że umiemy to regulować. Bo w ogóle nie ma to w tej chwili sensu, nie? Gdyby, jeśli bierzesz i ustawiasz w ten sposób benchmarki, tak, no to po co ktoś ma sprawdzać wydajność lub robić overclocking jakiegoś starego procesora? Na pewno nie osiągnie w tym żadnego cudownego wyniku globalnie i następnie bierze i dostaje wynik hardware za 6 punktów. Tu, less than 7 subs, albo less than 25. Coś jest niepopularne? Wcześniej, jeszcze jak było te 13 subów, to jeśli dostało się pierwsze miejsce, to było bodajże 45 punktów, jeśli było minimum 3 wyniki. 45, 3 wyniki, ktoś przychodzi i myśli, a mam taki procesor, albo ten procesor w tej chwili za 4,50 na eBayu. Wezmę, przetestuję, mam platformę, bawmy się. Może komuś wyznaczę, żeby pobił mój rekord. Nie. Teraz to wygląda zupełnie inaczej. To 7 submisji, czyli 7 przesłań wyniku, 6 punktów. I potem masz takie coś. Numer 1 na świat, dla 4 kart, 6 punktów. Numer 2 na świat, 6 punktów. Numer 1 na świat, to co mi zabrał, 6 punktów. Po co? Tyle. Więc na pytanie, czy w tej chwili warto się bić, no to odpowiedź brzmi, jak się nie jest w grupie lub nie jest się sponsorowanym, bo to, co sobie trzeba powiedzieć, to widzicie, cała część ludzi, którzy są w grupie entuzjastów, to my tu nie mamy ludzi, którzy są poza grupami overclockerskimi lub, że tak powiem, sponsorowani przez dane drużyny lub dane ten, to team, to jest team, to nie jest ten, tutaj jestem ja, entuzjast of Poland, następny jest dopiero 27 Sierkos, entuzjast of Italy, nie ma, to są wszystko, że tak powiem, ludzie, którzy są w grupach, więc dopiero tu od 30 któregoś miejsca się zaczyna następnie entuzjast, entuzjast, entuzjast i tu się chłopcy biją. A tak? To są grupy.
Niektórzy dobrze sponsorowani. No i tyle. Więc na pytanie, czy chcę wrócić na pierwsze miejsce? Nie. W 2020 roku overclockingu robiłem bardzo dużo. Przytyłem chyba z 7 kilo. Siedziałem cały czas, tłukłem te benchmarki. A efekt był jaki był. Zmienione zasady gry i udupiono. Wszystkie benchmarki poszły w dół jednym prostym ruchem. Wystarczyło wstawić jeszcze bardziej chamskie thresholds. Za chwilę będzie, że benchmark, dopóki jest, nie wiem, dopóki są tylko trzy, to jest nic nie warty. Jeden punkt, dwa punkty. I tyle. I znów wyniki pójdą entuzjastów w dół, żeby chłopcy u góry mogli się bić. Bo na przykład Nata, jak widzę, nie odpuszcza. Nata leci jak dziki z ilością overclockingów. I tutaj szarpie jak rek szynkę. On naprawdę to jest, żeby być 26 w Hardware Masters, to jest ilość benchmarków po prostu gigantyczna. Więc to ma sens, tak jak popatrzył na czy jego wyniki nie chcą załadować, że tak powiem. Dobra, ale tutaj jak popatrzymy, jest sens jak cię sponsorują, jesteś dla nich testerem. Jak nie jesteś sponsorowany, po co? Nic ci to nie przynosi. To jest tylko dodatkowa praca, przy czym wykonasz robotę, pokażesz co zrobić, jak zrobić, co jest śmieszniejsze i pokazujesz w wielu sytuacjach, jak rzeczy poustawiać, na jaki system, jakie zdjęcia, jakie co. Wszystko po kolei. Pokazujesz, jak powinni sobie zrobić takie rzeczy. No to po co? Więc Havobot przechodzi zmiany cały czas, które jak najbardziej, coraz bardziej tną punkty entuzjastom. No i potem, a przechodzi zmiany też w drugą stronę, żebyśmy zrozumieli, że on przechodzi też zmiany w kierunku takim, że za każdym razem w zasadzie są coraz bardziej punktowane benchmarki ten. I tutaj na przykład w tym momencie to jest prawie 9000 punktów. To tutaj jest nasz rodak Extreme Addict. Bardzo ładnie. Natomiast to się w ogóle nie dodaje. My koło tego nawet nie staliśmy, a za każdym razem jak zmieniają punktowanie, to tylko obcinają i tworzą większą różnicę pomiędzy grupą Extreme a grupą Enthusiast. I tyle. Dziękuję za uwagę. Miłego dnia. Wszystkiego dobrego. Cześć.